Już za chwilę film, a ja zapraszam Was na Twitch, gdzie streamy odbywają się regularnie, oraz do innych mediów społecznościowych, do których link znajdziecie w opisie filmu. Witam Was bardzo bardzo serdecznie, z tej strony z Kubany i zapraszam na Newsów Stawkowa. Pierwszy w końcu bug Solar Power, czyli panelami słonecznymi, został rozwiązany, także można spokojnie stawiać, jeśli macie już postawiony. Solar Power, panele słoneczne działają już dokładnie tak, jak zostało zaplanowane czyli obcinają zużycie paliwa o połowę. Ostatnimi czasami przez Tarkov przetoczyła się spora fala banów, większość ogólnie dostępnych cheatów jest wykrywana, także część osób już dostała bana, część osób dostanie tego bana w momencie kiedy się zaloguje. Oczywiście zachęcam Was do raportowania podejrzanych zachowań, ponieważ dzięki temu dużo łatwiej jest wychwycić schemat i zbanować większą ilość cheaterów. Jednocześnie w ostatnim czasie wystąpił bóg, w którym ludzie za nic dostawili bana na flea markecie, za co Battlestate przeprosił, było to oczywiście niezamierzone, zostało jeszcze tego samego dnia naprawione, jednak mleko się rozlało, także Battlestate bardzo przeprosił, być może ma to związek z czymś szerszym, ale o tym na razie cicho sza. W zeszły czwartek mieliśmy mały patch, który wprowadził kilka rzeczy. Mianowicie teraz kawy, dokładnie tak jak PMC, kiedy naciśniemy dwa razy Y, mają pełną wersję komend głosowych. Co za tym idzie, dużo łatwiej będzie się nam dogadać. Nie jest to tylko mumble, gdzie możemy sobie dudrać pod nosem. Jednocześnie VoIP, czyli komunikator głosowy jest teraz włączony domyślnie dla wszystkich graczy. Co ciekawe, zaowocowało to dużo większą ilością interakcji na rajdach między graczami i dużo większą współpracą. Zasadniczo jeśli nie odpowiada Wam VoIP w grze, warto w tym momencie wyłączyć VoIPa, ponieważ jak wcześniej trzeba było go załączyć, żeby działał, tak teraz jest włączony z automatu. Wraz z naprawiono również niektóre rzeczy, takie jak przypadek świecenia trawy podczas deszczu, szybkie naciśnięcie klawisza sprintu nie zwiększa już szybkości chodzenia gracza, tymczasowe bany na fli są teraz poprawnie resetowane z biegiem czasu bez konieczności ponownego uruchamiania gry, Nieprawidłowe wyświetlanie czasu farmy bitcoinów przy wyłączonym generatorze po ponownym uruchomieniu gry. Teraz już jest wszystko w porządku. Nakr naprawiono kilka problemów prowadzących do zacięcia się botów. Naprawiono nieprawidłowe wskazanie ergonomii karabinu M1A w menu inspekcji. Naprawiono problem z dźwiękiem rozwysku skrzyni z zaopatrzeniem z wyłączonymi dźwiękami. Oraz naprawiono problem polegający na tym, że raideci nie pojawiali się po aktywacji określonych ekstraktów na rezerwie, czy jak na przykład D2 albo... Hermetic Doro. Ostatnimi czasy bardzo często gram rezerwę i rzeczywiście spawn został zwiększony dwukrotnie. Teraz czasem mamy wrażenie, że jest Raidersów po prostu aż za dużo, ponieważ nie dość, że spawnują się na dole, to jeszcze po włączeniu D2 również jest najczęściej respawn, także czasem do 8 raidersów możemy załatwić przy jednym podejściu. Również na Twitterze Nikity pokazał się dużo bardziej zmodowany AK. Ma to w przyszłości prowadzić do możliwości dużo głębszej modyfikacji karabinu. Oczywiście, jak zaznaczył w podcaście, który również pojawi się na kanale w najbliższych dniach, powiemy dokładnie o czym było mówione, jaka będzie przyszłość, jak widzi to Nikita. Zasadniczo tak głęboka modyfikacja jest rozważana jako opcja, nie zostały to jeszcze potwierdzone, ponieważ nikt nie wie, czy gracze będą zainteresowani na przykład zmianą spustu czy jeszcze głębszymi modyfikacjami. Jak będzie, to zobaczymy. Ja Zapraszam Was również na podsumowanie podcastu, który tłumaczyliśmy razem z Digim na Twitchu. Będzie wszystko powiedziane po polsku. Podsumujemy to i będzie kolejny filmik na kanale do obejrzenia. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was niezmiennie do komentowania, lajkowania oraz subskrypcji kanału. Ja się dzisiaj z Wami żegnam. Pozdrawiam serdecznie. Skubane!